Odra Opole rozegrała pierwszy w tym roku ligowy mecz na własnym stadionie. Rywalem niebiesko-czerwonych była Wisła Kraków. Pierwotnie to spotkanie Odra w roli gospodarza miała grać w Bełchatowie. Komisja licencyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej wydała jednak warunkową zgodę na rywalizację w Opolu, dzięki czemu mecz z 13-krotnym mistrzem Polski obejrzało ponad 3,5 tysiąca kibiców. Niestety dla nich od początku lepiej prezentowała się Wisła. Odra natomiast osłabiona wieloma kontuzjami przede wszystkim nastawiła się na obronę. Spodziewaliśmy się wysokiego pressingu Odry, tymczasem oni ustawili się dość nisko, przez co potrzebowaliśmy bardzo dużo cierpliwości, by znaleźć przestrzenie i tworzyć sobie okazje bramkowe. W pierwszej połowie bramki nie padły, za to na początku drugiej biała gwiazda trafiła dwukrotnie. Artura Halucha pokonali Goku Roman i Davy Bregu. Po dwóch straconych bramkach Odra ruszyła do odrabiania strat, jednak Alvaro Ratona pokonała tylko raz. W doliczonym czasie gry z rzutu karnego trafił Rafał Niziołek. Odra Opole, Wisła Kraków 1-2. Źle weszliśmy w drugą połowę i to było widoczne i ten mecz się rozegrał właśnie w tym momencie, pierwszej i drugiej bramki. Potem zespół na pewno dobrze zareagował, już było za późno. Mieliśmy sytuację Hebla, mieliśmy sytuację drugą, tak samo poprzeczkę uderzoną przez Maxa. No ale takie mam wrażenie, że to troszeczkę już było za późno. Po 22 kolejkach Fortuna pierwszej ligi Odra plasuje się na 8. miejscu. Liderem jest Arka Gdynia, która w meczu na szczycie pokonała GKS Tychy. Stawkę zamyka natomiast Zagłębie Sosnowiec, czyli najbliższy rywal Odry. Mecz w niedzielę o 17:30. Wiosenne zmagania rozpoczęły już także juniorskie zespoły Odry Opole. Prowadzona przez Andrzeja Polaka drużyna do lat 19 w ramach 17 kolejki Centralnej Ligi Juniorów mierzyła się z Krakowią. Od początku spotkania atakowali krakowianie, którzy na prowadzenie mogli wyjść w 23 minucie, gdy w polu karnym Filipa Rózgę faulował Paweł Mróz. Z jedenastki nie trafił jednak Szymon Doba. Z perspektywy Krakowi jednak co się odwlecze, to nie uciecze. 7 minut później podopieczni Wojciecha Ankowskiego wyszli na prowadzenie po strzale Mateusza Tabisza, a tuż przed przerwą goście wykonywali kolejny rzut karny. Tym razem do piłki podszedł Rózga i zdobył gola po pierwszej połowie 0-2. W pierwszej połowie uważam pełna dominacja, przede wszystkim jeżeli chodzi o aspekty piłkarskie. Teraz druga połowa, powiedziałbym tak, ona też miała takie swoje fazy, bo zdecydowanie przespaliśmy pierwszy kwadrans. Właśnie w tym pierwszym kwadransie po przerwie Odra przejęła inicjatywę. W 55 minucie pierwszy celny strzał oddał Kacper Buniak i od razu wpisał się na listę strzelców. Trener zmotywował. Ale sami po sobie czuliśmy, że bardzo słabo wyglądaliśmy w pierwszej połowie. Jacyś tacy ospali, źle to wyglądało na pewno. 120 sekund po zdobyciu bramki kontaktowej Odra doprowadziła do remisu. Po zamieszaniu piłkę do siatki wcisnął Jan Sakson. W końcówce inicjatywę znów przejęli goście z Krakowa, jednak więcej bramek nie padło. Odra Opole, Krakowia 2-2. Na końcu już trochę sił brakło, ale były jakieś okazje, czy choćby w 90. Gdzieś tam można było lepiej dograć, ja mogłem lepiej tam gdzieś dograć do kolegi. Szkoda, ale szanujemy na pewno remis. Odra w tabeli Centralnej Ligi Juniorów plasuje się na pozycji 12 z przewagą 2 punktów nad strefą spadkową. Kolejny mecz Opolanie rozegrają w sobotę w Warszawie z Polonią. Szczypiorniści Korotop Gwardii Opole przyzwyczaili już swoich kibiców, że rozgrywają mecze pełne emocji i zwrotów akcji. Kolejne takie spotkanie Opolanie zagrali w Legionowie. Choć tamtejszy KPR zamyka ligową stawkę, Legionowianie bardzo dobrze zagrali z Gwardią i po pierwszej połowie prowadzili 15-14. W drugiej części gry gospodarze także utrzymywali prowadzenie aż do 57 minuty. Wtedy do wyrównania doprowadził Fabian Sosna, a chwilę później Daniel Jędryca dał Opolanom prowadzenie. Ostatecznie jednak po 60 minutach gry był remis po 33 i do rozstrzygnięcia niezbędne były rzuty karne. W nich skuteczniejsza była Gwardia i to ona zapisała na swoim koncie cenne 2 punkty. To nie był piękny mecz, na pewno był emocjonujący dla kibiców, no ale my w tej sytuacji nie potrzebujemy grać pięknie, tylko potrzebujemy punktów. Gwardia plasuje się na 8 pozycji w tabeli. Do końca fazy zasadniczej pozostały jeszcze 3 spotkania. Najbliższe Opolanie rozegrają u siebie 20 marca. Ich rywalem będzie Zagłębie Lubin.